Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Tarnobrzegu. Wykryto go u pacjentki tarnobrzeskiego szpitala. Kilka dni temu na oddział wewnętrzny Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z ciężkim zapaleniem płuc trafiła kobieta w podeszłym wieku. Gdy jej stan zaczął się pogarszać, została poddana testom na obecność koronawirusa. Testy potwierdziły u niej zakażenie. Pacjentka została przewieziona do szpitala w Łańcucie. W tej sytuacji Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu został całkowicie zamknięty. Wszyscy pracownicy oraz pacjenci, którzy mieli kontakt z kobietą, zostali objęci kwarantanną. Oni również przejdą testy na obecność koronawirusa. Rzecznik wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek potwierdziła zakażenie kobiety. Jak informuje jest to 18. przypadek zakażenia w naszym województwie. Kobieta, u której potwierdzono przypadek koronawirusa jest mieszkanką powiatu tarnobrzeskiego.